Radek Grabarczyk, Nowy TV, witam widzów. Moim dzisiejszym gościem tym razem jest gracz z numerem pierwszym, czyli Kaczor. Witam Ciebie serdecznie. Siemanko. Na sam początek takie pytanie. Tytuł, już nie ściągaj. Tytuł Ostatni Bastion. Płyta Palucha, która teraz się zbliża, Ostatni Krzyk Osiedla będzie się nazywać. I odnośnie... Rzeczywiście. Słucham? Rzeczywiście. I właśnie chciałem nawiązać do tego, że to słowo ostatni, taki trochę też może to mieć taki smutny, że tak powiem, wydźwięk. Czy to chodzi o to, że ta kondycja sceny, no tak jest, twoim zdaniem, że te ostatnie jej podrygi, które wy reprezentujecie, no że ta scena jest w agonii i że no ta jej kondycja jest nie za dobra, czy to można tak interpretować? Absolutnie nie. Ostatni bastion dlaczego? Ostatni bastion dlatego, jak to w jednym wersie wytłumaczyłem, że jestem ostatnim bastionem prawdy w tej zakłamanej grze. Dużo hipokryzji, zawiści, rzucania kłód pod nogi w tym biznesie. Ja to wszystko znam od podszewki, ja to widzę. Oczywiście nie uważam, że tylko jestem tym bastionem, ale jest mnóstwo ludzi, którzy kurwa robią tą muzykę cały czas z serca. I właśnie to jest przeciwko myśleniu w ten sposób, że hip-hop umiera. Mhm. Tylko właśnie ten mój ostatni bastion tytułowy to jest coś, czego będę zawsze bronił. I ze mną są ludzie, którzy myślą podobnie i którzy też walczą o to, żeby ta kultura przetrwała. I ona przetrwa, tego o to się martwić nie musimy. Ale czyli to w takim razie taka odwrotność tego, co każdy praktycznie... Dokładnie. A jak tak rozmawiasz z ludźmi, których napotkasz, to właśnie też tak interpretują to, powiedzmy, jak ja teraz, tak błędnie? Czy jak to bywa? Nie, raczej, wiesz co, jak rozmawiam z ludźmi na ten temat, to są to już osoby, które słyszały płytę, więc... Znaczy ja też... A ty też słyszałeś. Ale to źle zinterpretowałem w takim razie. No widzisz. Ale no wiesz, no spoko, że rozkminiasz przynajmniej ten tytuł na jakiś tam swój sposób. Każdy go zrozumie pewnie też na swój sposób. Ja to tłumaczę właśnie tak jak przed chwilą. A w kawałku Nauka pod koniec poruszasz, czyli widać, że jednak słucham. W kawałku Nauka pod koniec poruszasz właśnie tematykę no, hejtingu, tak? Że tam ludzie na tych forach, nawet gdzieś tam ostatnio gdzieś mi mignął jakiś nagłówek, że właśnie też się wypowiedziałeś na ten temat. No i właśnie, czy ty jesteś, no i teraz, tu w tym wywiadzie powiedziałeś, że jesteś tym bastionem prawdy. No właśnie, ten hating, czy uważasz, że jesteśmy, to już ktoś określił, punkt rapu, właśnie ten zakłamany, że to jest pokolenie Becky, w którym się znajdujemy? Gdzieś słyszałem, że to jest pokolenie Becky i teraz nie ciężko. Nie słyszałem tego określenia, ale no być może coś w tym jest, no wiesz co, no... Hejt w chwili obecnej chyba jest, ma się po prostu... Jest chyba już jakieś apogeum hejtu. Z czego to wynika? Ten hejt pewnie zawsze był, tylko powiedzmy 10 lat temu nie było tylu portali społecznościowych, Instagramów, Snapchatów i całego tego gówna, którego jestem częścią oczywiście. I wiesz, były tylko gazety, do których można było udzielać wywiadów i pisać artykuły do tych gazet, więc jakby bezpośredniej styczności z tym hejtem nie było. Teraz jakby dotyka nas to bezpośrednio przez komentarze na YouTubach i tak dalej, a hejt nakręca hejt tak naprawdę i mało w nim jest jakiejś konstruktywnej krytyki, którą zawsze szanowałem i biorę zawsze pod uwagę, bo to ma sens. Można się nauczyć wiele. No, oczywiście, że tak, wiesz, nie? Powiem ci, że konstruktywna krytyka ma dla mnie większe znaczenie niż milion propsów, wiesz o co chodzi. Oczywiście cieszę się, jeśli ktoś mnie tam za coś chwali, jeśli jakiś numer mu siadł, jeśli album mu się podoba, ale bardzo ważne też są dla mnie jakieś zdania, że wiesz, jakiś ktoś mi powie, słuchaj, a tu powiedziałeś coś tam, a coś tam, wiesz, może mógłbyś, kurwa, zrobić to lepiej. No ale z reguły są to niekonstruktywne. No z reguły jest to po prostu, że jesteś pedałem, cieciem, albo wiesz, nie, no, co zrobić, no. Ale... Tacy już są hejterzy, taka jest no ich tak. Natura. Generalnie hejterzy to nie są moi fani. Ja to rozgraniczam. Wiem, że ci ludzie, którzy hejtują, to są osoby, które nigdy nie przyszłyby na koncert, nigdy nie kupiłyby mojej płyty. Oni gdzieś tam się przypierdalają o coś. Mnie to nie interesuje, spływa to po mnie jak po kaczce, że tak powiem. No i
No, ten, ale właśnie też o tym drugiej rzeczy, kwestii tego, temu pokoleniu Becky się przyjrzeć bym chciał. Ty, jak słucham tej płyty, czy wszystkich poprzednich, tak odnoszę wrażenie, że to jest taki przekaz prosto w ryj, szczere, bez tam jakichś tam gierek, że tak powiem, podchodów. No i czy ty można odnieść wrażenie, że stoisz w opozycji do tego, do tej Becky, do tej szydery, że ty po prostu masz już dość, czasami jesteś taki trochę sfrustrowany. Znaczy, wiesz co, to nie o to chodzi, że mam dość. Jeśli ktoś robi jakieś tam rzeczy, numery dla Becky, no to okej, no to jest jego jakby spojrzenie na ten hip-hop i wiesz, no ja też wychowałem się na wielu gatunkach tej muzyki, także szanuję każdy odłam hip-hopu. Ja swoją muzykę widzę mimo wszystko trochę bardziej poważniej i prócz kawałków bragowych, których też jestem jakimś tam orędownikiem, bo zawsze to robiłem, odkąd pamiętam zresztą, staram się coś przekazać w tych tekstach i dbam o to, żeby było w tym choć odrobina artyzmu, bo żeby nie było, żeby to nie była taka prostota, wiesz, która świadczyłaby o tym, że ja w życiu żadnej książki nie przeczytałem, wiesz. Mam nadzieję, że to w moich tekstach słychać. A że walę prosto z mostu. Wiesz co, dla mnie najważniejsza zawsze była prawdziwość. Nie tworzyłem nigdy wizerunku chuligana, kogoś grzecznego, kogoś na siłę śmiesznego. Wizerunki mogą być różne. Po prostu jestem, jaki jestem. Wśród najbliższych, wiesz, robimy sobie jaja i tak dalej. Kawałki robię na poważnie. Dla mnie ta muzyka znaczy coś więcej niż tylko Becka. I ważę każde słowo tak naprawdę przy pisaniu tekstów. Mam nadzieję, że to słychać. To jest dla mnie bardzo ważne. Czyli można powiedzieć, że dosyć długo czasami piszesz teksty, skoro ważysz. Wiesz co? Właśnie nie. Czasami, wiesz co, czasami jest tak, że usłyszę jakiś beat i rozpierdala mnie na tyle, że napiszę cały numer, wiesz, w 3 godziny, nie? Wiesz, tak na przykład powstał numer Antek, który jest bardzo poważnym numerem. No właśnie. A tak naprawdę tego numeru w ogóle nie miało być na tej płycie, bo nie chciałem kontynuować tej historii. Zrobiłem On wciąż płonie i historię jakich wiele i jakby wyczerpałem ten temat i stwierdziłem, że nie będę smęcił wiecznie jakby o swojej przeszłości i tak dalej. Ale usłyszałem beat od Wica, którego pozdrawiam serdecznie. No i to poszło po prostu samo, nie? A że jakiś czas temu zmieniłem swoje podejście też do tego, co mnie dotknęło, jak byłem dzieciakiem i zrozumiałem, dostrzegłem to, że jakby moją rodzinę rozpierdolił alkohol i straszna choroba, jaką jest alkoholizm. Więc myślę, że byłem też winien mojemu nieżyjącemu ojcu wspomnienie też tych chwil, w których było normalnie. I w których właśnie ja byłem dla niego tym Antkiem, bo tak na mnie wołał. No, bardzo poruszający numer, właśnie ten numer. I się zastanawiałem, a czy nie zastanawiałeś się tak, że właśnie, że nie pasowałby do konceptu płyty całości, żeby go dać, no nie wiem, na inny na przykład album? Bo trochę, prawda, zgodzisz no się, no jest trochę, inny, oczywiście. Wiesz co, nie rozkminiam tego tak. Nagrywam numer i wrzucam go na płytę, wiesz. Jeśli track mi siedzi, tak, jeśli track mi siedzi, a jest to najszczerszy przekaz, jaki mogłem tak naprawdę naskrobać, bo to jest jeden z trzech utworów, które pisałem naprawdę pod wpływem ogromnych emocji. I wiele osób, które słucha tego numeru, to potem, wiesz, piszą mi wiadomości i tak dalej, że kurde, pobeczałem się, bo, wiesz, masakra. Ja pisałem te trzy kawałki też przez łzy. Nawet było ciężko mi, wiesz, nawinąć w sensie takim, że pisałem numer i musiałem sobie dać kilka dni, żeby zacząć go nawijać najpierw w domu, żeby wejść do studia i po prostu gdzieś tam nie pęknąć, żeby nie łamał mi się wokal i tak dalej. Ale dałeś radę. Także, no tak, no wiadomo, dałem radę, to słychać i w ogóle jestem zadowolony z flow w tym numerze. No, o tym kawałku można by mówić wiele, tak naprawdę trzeba go posłuchać. No dokładnie, zapraszam oczywiście, kto tego nie zrobi, żeby ten numer przesłuchał. Klipy, jakie powstały? Tu Ku światłu, Nauka, AMS, Miasto wciąga nas. No tak, no i Gorszy sort, tak? No i ten, i tak zastanawiam się, jeszcze po premierze będziesz siekał klipy, czy już ten etap po jest... premierze sieknąłem klip, który miał premierę wczoraj. Tak, ale Wrzask featuring WSRH. Myślę, że nie wiem.
Nie myślałem, zrobiliśmy 6 teledysków, także myślę, że jest tego sporo. Mhm. Na 15 no dokładnie i myślę, że teledyskowo też zrobiliśmy te klipy, że każdy nie są takie same. Przede wszystkim z tego jestem zadowolony, że Ku światłu powstało w zupełnie jakby innej scenerii niż dotychczas. Jestem mega zadowolony z tego klipu, bo pojechaliśmy do zamku w Starym Książu w Wałbrzych i naprawdę numer jest klimatyczny i myślę, że tak właśnie wyobrażałbym sobie klip do tego numeru. Zresztą wielu ludzi mi też to potwierdza. Nauka jakby stricte uliczna, z chłopakami i tak dalej. Koledzy na motorach, którym też dziękuję za to, że przyjechali. Co tam jeszcze było? AMS sportowy, jakby pokazujący drugą stronę mojej natury, gdyż moją drugą pasją zawsze był sport. Także zrobiliśmy mega przejebany klip na Helu w fajnych jakby okolicznościach przyrody, bo te ujęcia, które tam są z drona zrobione, naprawdę rozpierdalają mi czaszkę. Jaram się tym klipem. Uważam, że to jest jeden z moich najlepszych teledysków, jaki powstał. Zresztą atmosfera na planie, 2 dni zdjęciowe. Pierwszy dzień to był ciężki, kurwa, trening. Czułem się, jakbym był w treningu 8 godzin bez przerwy w zasadzie. Także no było naprawdę mocno, ale widać tego efekty. Poza tym lepszy odbiór jest tych teledysków na zasadzie takiej, że czasami jest tak, że usłyszysz jakiś kawałek i potem zobaczysz obrazek i jesteś rozczarowany, bo wiesz, inaczej bym to sobie wyobrażał. A tak dostajesz coś gotowego już na tacy, oglądasz klip wraz z numerem i musi ci siąść jedno i drugie, albo ci nie siądzie, wiesz o co chodzi. Także przed płytą, chociaż mówię, wczoraj wypuściliśmy świeżo po numer Wrzask z WSRH, stricte koncertowy, który jakby też jest reklamą naszej trasy 061 Tour, którą gramy wraz z Dom Góralesko i z WSRH. Także możecie zobaczyć, jak jest na naszych koncertach i zapraszam serdecznie, bo naprawdę jest gruby rozpierdol, wzbogacamy też materiał koncertowy o jakieś stare numery Killa z grup, także no będzie fajnie. No dokładnie. Kawałek gorszy sort z Rychem. No właśnie, miał być chyba Góral jeszcze w tym numerze, jak zapowiadaliście. Kurczę, trochę dziwne, no bo jestem bardzo ciekaw, bo to polityczna tematyka i byłem bardzo ciekaw, co on ma też do powiedzenia w tej kwestii. No finalnie ten się nie dograł. Finalnie się nie dograł, nie zrobił zwrotki na czas, ja już nie mogłem czekać dłużej. Czekałem naprawdę dosyć długo i wiesz, i z mojej strony jakby zrobiłem wszystko, żeby było nas trzech w tym numerze. Zależało mi na tym, żeby było nas trzech, tym bardziej, że numer jest, wiesz, tematyka jest dość kontrowersyjna. Ale uważam, że no, muzyka rap jest też po to, przynajmniej jakaś tam jej część, żeby mówić o trudnych tematach, a nie tylko o, wiesz, jakichś tam pierdołach. Dlatego zrobiliśmy ten numer. No niestety, no nie wyszło z Góralem. Jest tylko Kaczor featuring Rychu, ale myślę, że nasi fani czekali na nasz wspólny numer ostatnie lata i było jakby też na to ciśnienie, więc a jestem zadowolony z ostatecznej, wiesz, postaci tego numeru. Także fajnie. A co do tematyki? Boją się raperzy, nie sądzisz? Podejmować... Boją się raperzy, wręcz były głosy też takie, żeby na przykład, żebym może nie robił do tego teledysku, ale stwierdziłem, że kurwa nie, zrobiłem ten numer po to, żeby coś ludziom przekazać. I stwierdziłem, że nie będę tego numeru ukrywał na płycie, bo to nie o to chodzi, wiesz o co chodzi. Poruszyłem taki, a nie inny temat ze względu na to, co się teraz dzieje w Polsce. Dla mnie to jest jakaś totalna żenada i nie dlatego, że 3 lata temu uważałem, że jest dobrze, bo było takie samo gówno, jak jest teraz. Po prostu nie jestem jakimś wyborcą Platformy, jak co niektórzy pewnie myślą, że jakieś marsze kodu chodzę czy coś. Mam to głęboko w kutasie i wiesz, po prostu... Miałem klimat na zrobienie politycznego numeru, usłyszałem beat od Returnersów, stwierdziłem, że robię polityczny numer i napisałem o aktualnej sytuacji. Rychu wypośrodkował trochę ten przekaz, pokazał też to, co było i właśnie na tym mi też zależało. Ja celowo jakby wycinki z gazet, które są w teledysku, wypośrodkowałem na tyle, że jest jakby
są wycinki z gazet, wiesz, dotyczące dwóch partii rządzących na przestrzeni ostatnich lat. I to jest celowy zabieg z mojej strony. A że moja zwrotka jest stricte antypisowska, no kurwa, no nigdy nie lubiłem PiSu, no i nie będę się z tym krył, wiesz, nagrałem lata temu kawałek Odrobinę, nic się nie zmieniło, oni znowu są przy władzy i znowu jest totalny kibel, wiesz, nie? A że przy ostatniej płycie nie miałem klimatu, żeby robić antyplatformowy numer, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, po prostu to jest... Muzykę pisze się pod wpływem chwili, wiesz, o co chodzi. A, bo ty odnosisz się do tego, że... Bo były takie głosy, tak, że kurwa, kiedyś nagrał, wiesz, na PiS i coś tam. No kurwa, no ja tej partii nie lubię, ja się z tym nigdy nie będę krył. Ale tak samo nie głosowałem na Platformę, nie jestem jakimś kodowcem zatwardziałym i tak dalej, i tak dalej. Więc i wiem, że no, każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek widzi, co oni robili i co robi teraz PiS. Także jest kibel w polityce od ładnych kilku lat i przyszedł moment, żeby to powiedzieć i tupnąć girą, wiesz, o co chodzi. A zmieniając tematykę, tak uciekając od polityki, tak spoglądam sobie na scenę rapową i mam też, ja mam takie, tak mnie trochę tam serduszko boli, jak patrzę na to, że na przykład, czy tam Molesta się gdzieś tam rozpada, tak tam rozjeżdża się tam trochę, czy właśnie Rychu z Darkiem się tam podzielili, tak? I tak na to wszystko patrzę, te takie stare składy, które tyle lat tak się dobrze trzymały. No i właśnie, numer magazynek, słyszałem. Chyba już wiesz, do czego dążę w tym pytaniem. Mówiłeś, że wprowadzacie, czy Killa z grup powróci na właściwe te tory. Nie wiem. A chciałbyś? Szczerze mówiąc, nie wiem. Czy chciałbym? Tak, pewnie, że bym chciał, wiesz. Dlaczego nie? Jeśli tylko... I wyłącznie pod warunkiem, że zrobilibyśmy pierwsze 2-3 numery i powiedzielibyśmy sobie, że jest gnój. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Bo jeśli byłoby to średnie, to w życiu bym tego nie chciał wypuścić. Były takie rozmowy, nie ukrywam, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, czy my wejdziemy do studia i czy my będziemy cokolwiek pisać, wybierać bity i robić płytę. Ja na chwilę obecną skupiam się na solowych rzeczach i jakby w planach już mam pisanie kolejnego albumu solowego. Chciałem go wydać za rok. Także jeśli w tym czasie będziemy mieli klimat taki, żeby robić też płytę Killa z grup obok tego, co robimy osobno, to wiesz, to na pewno ludzie się o tym dowiedzą, wiesz, nie? Ale na pewno nie byłoby to też na klimacie jakiegoś wielkiego powrotu czy cokolwiek. Jeśli zrobimy album, to po prostu zrobimy kolejny album Killa z grup. A w jakim on będzie stylu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na chwilę obecną nie mogę obiecywać, wiesz, że będziemy razem robić muzykę, nie? Jasne, rozumiem. Producencko też o warstwę muzyczną chciałbym zapytać. Cecha głównie, Returnersi, no tam też parę pojedynczych jakby producentów pozostałe. Wiesz co, tak, ja mam takie spostrzeżenie, nie wiem, czy trafne, przynajmniej pierwsze tam początkowe traki, odnoszę wrażenie, nie wiem, no jak ten to mi z łokcia przypierdol, jak się mylę, mają też tak... No tak jakby, nie wiem, taki wojskowy też trochę charakter. Tak trochę mogą zakrawać. Czy to było, czy się nie mylę i czy to było celowe? No nie mylisz się, wiesz co, no jest na tej płycie trochę bitewnych rymów. Też jest dosyć dużo hardkoru tak naprawdę, bo choćby kawałek Złe Wieści i tak dalej, są to takie stricte jakby, powiedzmy, jakby stary Kaczor trochę wrócił. Ja w pewnym momencie obudziłem w sobie trochę tego starego Kaczora, bo stwierdziłem, że poprzedni album był zupełnie inny tak naprawdę. Teraz jakby chciałem wyciągnąć z moich dwóch pierwszych solówek to, co najlepsze i zrobiłem numery zarówno klimatyczne, jak i takie mocne i stricte hardkorowe. Czy jest to wojskowy klimat? No troszeczkę jest, dlatego stąd też ta okładka, która jakby, wiesz, lądowanie na plaży w Normandii, gdzieś tam pasowało mi klimatycznie też do tego właśnie, że do tytułu Ostatni Bastion i do tego, że sam numer Ostatni Bastion też jest bardzo mocno cisnącym kawałkiem, że tak powiem. No i także nie mylisz się, no fajnie, że zauważasz, wiesz, nie? Zaraz po intrze właśnie. Zaraz po intrze, zresztą takie, samo intro też ma takie pierdalnięcie, że wiesz, że Little z Chwiałem zrobili kurwa intro takie, że wiesz, jak usłyszałem to, nie miałem nic do zarzutu, mówię, jest gnój, nie? Także wprowadzili w klimat albumu idealnie. I już dochodzimy do końca. 061 Tour. Coś mógłbyś powiedzieć na ten temat, jak to się wywiązało, że to się tak zrobiło? Nie wiem, czy to management się tak wywiązał dobrze, że ten, czy tam z chłopakami się zgadaliście? Jak to tam się...
Zarówno management, jak i my sami chcieliśmy zrobić wspólną trasę. Mi tym bardziej było to na rękę, bo jestem świeżo po premierze płyty, także dla mnie to jest idealny czas, żeby promować album i pojeździć z chłopakami. Co mogę powiedzieć? Klimat w trasie jest zajebisty, bo jest śmiesznie. Gramy naprawdę fajny repertuar. Zapraszam wszystkich, ci, którzy już byli na pierwszych koncertach, to wiedzą, że jest naprawdę hałas i wiesz, ja jestem przede wszystkim bardzo mocno zaskoczony, ale zarazem zadowolony z tego, że płyta Ostatni Bastion, w zasadzie na pierwszym koncercie w Krakowie ludzie bawili się, jakby znali ten album, wiesz o co chodzi, a to był dzień premiery, nie? Także w momencie, w którym ludzie osłuchają się z płytą, to w ogóle jeszcze będzie jakaś totalna masakra, chociaż mówię, Kraków, Wrocław, ludzie bawili się tak, jakby znali tą płytę już, wiesz, mieli ją już od miesiąca i przesłuchali ją milion razy i już tak naprawdę żygali tym albumem, wiesz o co chodzi, i chcieli go usłyszeć na żywo. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli, zapraszam na kolejne koncerty, będzie jeszcze lepiej, myślę. No dziś przynajmniej Warszawa. Z mojej strony zresztą, z chłopaków też. Na pewno. Dziś Warszawa, mam nadzieję, że tam się zbiorą ludzie. No, bardzo ten. Jakieś, myślę, dobra, tak. To tylko ostatnie plany jakieś muzyczne. Muzyczne plany. Kilka featuringów do zrobienia. Jakieś już też zrobione. Też nie będę, wiesz, jakoś wstecz mówił, co, gdzie i u kogo. No tak, bo zostałeś upoważniony. No więc właśnie, więc tak o czyichś płytach też nie mogę mówić. Ale kilka fajnych numerów z moim udziałem wyjdzie, mam nadzieję. Znaczy, to wyjdą, bo już są nagrane. Jakieś zwrotki też do napisania. No i co? I praca nad kolejnym albumem przede wszystkim, nie? Zbieram bity, także do wszystkich producentów odzywajcie się. Ja już dzwonię do nich, rozmawiam, także siadam do pisania i przyszły rok zamierzam wydać kolejny album. Zobaczymy, jaki będzie. Tego ci życzę. Dzięki wielkie za rozmowę. Pozdrawiam.